Cześć, tu Ernest. Dzisiaj przyjrzymy się aktualizacji 16.20. Zapoznamy się z najważniejszymi zmianami na polu bitwy, nowymi skinami, wydarzeniem, darmowymi przedmiotami i nie tylko. Zaczynajmy! Zaczniemy od zmian na polu bitwy. Wraz z tą aktualizacją na wyspie zostały porozrzucane nowe ulepszenia do samochodów w postaci opon terenowych. Znajdziecie je najczęściej na stacjach benzynowych i w nowych warsztatach, które znajdują się w praktycznie każdym zakątku mapy. Warsztaty samochodowe sąsiadają ze stacjami benzynowymi w przeróżnych miejscach. Mogą być oddzielne, tak jak tutaj przy Hydro 16, czy w jakimś budynku, jak w zalewie zastoju. A same opony terenowe pojawiają się na ziemi oraz mają szansę wypaść z regałów na opony. Opony terenowe oczywiście montuje się na samochody, po prostu w nie rzucając. Trafione auto zostaje odpicowane o koła, które poradzą sobie z każdym terenem. Skrętność staje się o wiele lepsza. Nie ślimaczymy się i nie ślizgamy się po trawie. Takie ulepszone terenowe auta dadzą sobie radę nawet z wędrówką po szczyt góry Kai. Poza sterownością zwiększają wytrzymałość. Zwykłe opony są na jeden strzał, a ulepszone aż trzy. W przypadku na przykład karabinu pierwotnego. Bardzo fajnym szczegółem jeszcze jest to, że zamontowane opony terenowe mogą nie tylko naprawić przybite opony, ale i wskrzesić zardzewiałe wraki, które zwykle są bezużyteczne. Takie auta łatwo jest poznać po rdzy i po tym, że można do nich wsiąść. Niestety nie działa to na zablokowane auta, ale mają one jeszcze jedno sekretne zastosowanie. Opony terenowe można rozłożyć na ziemi, co daje nam wyższy skok oraz ochronę przeciwko obrażeniom od upadku. Pamiętajcie, że jeśli wylądujecie na oponach, to upadek po odbiciu również jest pod ochroną. To nie wszystko. Dzięki wyciekom wiemy, że w przyszłości może pojawić się jeszcze więcej takich ulepszeń. Mango na swoim Twitterze dał znać, że w plikach gry pojawiły się jeszcze dwie wzmianki o nowych ulepszeniach. Pierwszym z nich byłaby dosłownie taka ogromna szufelka na przedni zderzak. To będzie prawdopodobnie taki lemierz jak u buldożera, który, moim zdaniem, pozwalałby na zbieranie maców samochodem i łatwe niszczenie budowli. Drugie ulepszenie jest na tył samochodu, a mianowicie mega przyspieszacz. Czyli coś na wzór Nitro, który jest w super samochodach, ale jeszcze lepsze, z możliwością zamontowania go na dowolne auto. Możemy spodziewać się jeszcze nadejścia wieżyczek, ale to już są wycieki z grudnia. Poza tym zaszło jeszcze kilka innych ciekawych zmian w rozgrywce. Skrytobójczyni Iglicy złożyła mityczną strzelbę pierwotną. Dzierży ona teraz mityczny recykler, który zawitał do gry w zeszłym tygodniu. Mityczna wersja tej broni zadaje 3 punkty obrażeń więcej od legendarnej wersji i to w sumie tyle z różnic, ale to jest ciekawa zmiana. Słuchajcie, Fire Monkey jeszcze przed tą aktualizacją podał dalej informację o tym, że w plikach gry skrywają się wzmianki o mitycznej wersji mechanicznego łuku wybuchowego i karabinu pierwotnego, więc możliwe, że za 4 tygodnie znów zmieni się jej broń. Więc tak, nie dość, że nie ma już mitycznej strzelby pierwotnej, zostały one znacząco osłabione pod względem obrażeń w zeszły czwartek, przez co częściej może dochodzić do takich sytuacji. W kociem kąciku za to pojawiła się nowa postać Iskry. Ma ona do zaoferowania aż 8 części mechanicznych oraz ulepszenie broni, co automatycznie czyni tą miejscówkę bardzo cenną. Na samym początku gry w niewielkiej cenie można ogarnąć pompę czy Skara. Jednak z tego właśnie powodu będzie tu latać teraz więcej osób, więc może być ciężko. Ruszyła też druga część wyzwań Iglicy. I dla tych, co nie wiedzą, aby aktywować drugą część wyzwań Iglicy, najpierw należy wykonać wszystkie wyzwania z pierwszej części, a następnie polecieć lub pójść do dowolnej wieży strażniczej Iglicy i wejść w interakcję z runą. Tajemnicze urządzenie Raza aktywuje runę, co pozwala fundamentowi, który siedzi w Iglicy, przesłać nam wiadomość głosową. Wysyła on nas w poszukiwania migawek Jensego. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba porozmawiać z różnymi wersjami tej postaci. Do tego przyda wam się ta oto mapka. Po wykonaniu zadań drugiej części niektórym graczom aktywuje się pierwsze wyzwanie trzeciej części, którego nie da się wykonać, ale to błąd. Finalne wyzwania Iglicy wejdą za 2 tygodnie. Kolejnym nowym błędem jest niedziałający holoplecak. No, to błąd. W tej aktualizacji naprawiono i dodano z powrotem sierbogrzybki i kokosy. Naprawiono również wyzwanie z pływaniem, które się nie zaliczało, a wyzwanie z podpalaniem budowli niestety dalej jest popsute. W trybie wydajności za to zmniejszono przejrzystość burzy. Warte uwagi jest też to, że w trybie kreatywnym zwiększono nagrodę PD. Dostaje się tam teraz 2100 punktów expa więcej. Premię to otrzymuje się raz na kilkanaście minut do 5 razy dziennie. Z doładowanym PD to 42 tysiące. W zwykłych trybach za to dostaje się teraz 210 expa za ręczne otworzenie sejfu ze złotem. 1197, jeśli macie doładowane PD.
w grze teraz widać, ile mamy składników nad matsami, bez potrzeby wchodzenia do ekwipunku, to chyba tyle ze zmian w rozgrywce. Teraz rzućmy okiem na nowe wydarzenie. Słuchajcie, Fortnite połączył światy z grą Horizon Zero Dawn. Prosto z tej gry zawita cały zestaw skinów głównej bohaterki, a mianowicie strój Aloy z plecakiem pojemnik z płomieniem, kill-off włócznia Aloy, lotnia Jastrząb Błysk, malowanie splot osłony, emotka Sirdu Horizon i ekran wczytywania Aloy Obserwatorka. Przedmioty, które teraz widać na ekranie, wejdą do sklepu za fałdolce 16 kwietnia w pakiecie i oddzielnie. Jednak będzie można je zgarnąć przedwcześnie za darmo. Najpierw jednak dam jeszcze znać, że dodatkowo wszyscy posiadacze PlayStation 5, którzy mają strój Aloy, odblokują jej drugi styl, lodowa łowczyni, gdy zagrają Fortnite na swojej konsoli. To bardzo ładny styl i przy okazji przyznać się! Kto z was ma PS5? Jak już mówiłem, to nie wszystko. Już dziś, 14 kwietnia, o godzinie 18 czasu polskiego, rozpocznie się turniej Duo Aloy Cup z następującą punktacją. Co ciekawe, likwidowanie przeciwników z łuku będzie nagradzane dodatkowymi punktami. Zwykła likwidacja jest za 2 punkty, a likwidacja łukiem daje aż 10 punktów. Jak zawsze mamy 3 godziny na zagranie 10 meczów. W regionie Europy 800 najlepszych drużyn otrzyma calusieńki zestaw Aloy. Udział w tym turnieju mogą wziąć wszyscy gracze na dowolnych konsolach PlayStation 4 i 5, którzy mają włączone dwuetapowe logowanie oraz przynajmniej 30 poziom konta. Tak, ten turniej jest tylko na PlayStation. Gra Horizon Zero Dawn początkowo przez 3 lata była grą tylko na PlayStation, więc nic dziwnego. Ponadto 16 kwietnia o 15 wejdzie nowy tryb okresowy pod tytułem Aloy i Lara. Posłuchajcie sami, znajdź partnera do pary i rywalizuj w nowym trybie okresowym w pary. Aloy i Lara. W tej bitwie z ograniczonym łupem, dobrani w parę gracze automatycznie wcielą się w Aloy lub Lara Croft, mając do dyspozycji tylko łuk w przypadku Aloy, który można ulepszać we własnym zakresie, oraz parę pistoletów w przypadku Lary. Wypatruj dzikich zwierząt, doskonal umiejętności tworzenia, aby ulepszać swoje bronie i zgarnij ostateczne, pierwotne królewskie zwycięstwo. Wracając do tematu wycieków, to wiemy, że w tym trybie w grze pojawi się nawet łuk Aloy prosto z gry Horizon, który będzie zdawać aż 100 punktów obrażeń w ciało. W plikach gry pojawił się jeszcze łuk z kotwiczką Lara Croft, który był na zwiastunie tego sezonu, jednak nie ma go jeszcze w grze i prawdopodobnie zawita na pole bitwy dopiero w przyszłym tygodniu, nie w trybie. Ciekawostka, pojemniki z płomieniem Aloy można napotkać również na wyspie przy jajach raptorów. To taki mały szczegół symbolizujący, że Aloy również bierze udział w łowach. To taki składnik do tworzenia, więc pasuje do Fortnite'a. No, ona idealnie pasuje do motywu tego sezonu. A dalej w temacie skinów, to jest tu niemało nowości. Jak co prawie każdy duży update, dodano nowe style. Między innymi Krzaczor i reszta jego zestawu otrzymała kolejny, tak zwany senny styl, który mi się bardzo podoba. Nowe, też niezłe style otrzymały również skiny z zestawu Tajemnica. Tak samo do samych strojów i plecaków. Fajne jest to, że są animowane. Dodam jeszcze, że parasolka za wygraną w tym sezonie ma teraz po polsku nową, poprawną nazwę, a skin Złotki ma teraz inną mimikę. Nie ma już tego niezręcznego uśmiechu. Co do całkowicie nowych skinów, no to Aloy już omówiliśmy. Poza nią weszła komiksowa Harley Quinn. Przypominam, że ta Harley Quinn to oddzielny skin, a nie nowy styl i będzie za wpisanie wyjątkowego kodu, jednorazowego użytku, z pierwszej części komiksu Batmana Fortnite .0, która wejdzie po 20 kwietnia. Jest też szansa na to, że wejdzie ona do sklepu za fałdolce, ponieważ ma gotową grafikę do zakładki wyróżnionych skinów. Jednak nie bierzcie tego jako potwierdzone info. Jej plecak jest reaktywny w taki sposób, że odlicza czas do następnej zmiany burzy. Wartym uwagi skinem jest Echo. Powstał on na podstawie konceptu autorstwa Nolo Benz. To przepiękny skin, reprezentujący wyspę z rozdziału pierwszego. Jest na nim wypasiona wyrwa przy stęchłym składzie, którą utworzył meteoryt przybysza, restauracja burgerka z lekkiego lasku, pas z panem pomidorem, zegar z wykrzywionych wież, lód z krainy króla lodu, popękany fragment wulkanu oraz zalew zdobyczy z czasów kostki Hewina. Jego plecak to w zasadzie glob starej wyspy. Zbierak za to nawiązuje do finału eventu z 9 sezonu. Krążą teorie, że wejdzie do sklepu na Dzień Ziemi w czwartek 22 kwietnia wraz z tą lotnią. Sam jestem tej myśli. Mój ulubiony nowy skin to chyba Grimmie. To skin powstały z tuszu, który swoim wyglądem wzbudzał mnie bardzo miłe wspomnienia ze starej gry World of Goo. Co bardzo fajne, jest on reaktywny w taki sposób, że co każdą likwidację na jego stroju pojawia się jakby
dusza zlikwidowanego wroga. Mega. Tego skina wraz z resztą zestawu będzie można kupić w specjalnym pakiecie lub oddzielnie. Kolejnym nowym skinem jest panna rybeńka z dwoma stylami, która w końcu po pierwszej wzmiance w sezonie czwartym zawitała do gry. Nie jest to moim zdaniem najładniejszy skin. Przejdźmy dalej. W plikach gry pojawiła się jeszcze Aspen, czyli taka przeróbka starego skina, tylko w motywie strefy pierwotnej. Do tego są trzy nowe malowania. Dodano też trzy nowe zestawy szafek dla następujących twórców. Ten pierwszy wszedł już dzisiaj. Co ciekawe, zestaw z krzaczorem został dobrany przez aktorkę Brie Larson, którą możecie kojarzyć m.in. z jej roli jako Kapitan Marvel. Te oto przedmioty za to zostały przygotowane na nowy sklep i niedługo mogły się w nim pojawić. Warto uwagi jest to, że zestawy Marshmello i Major Lazera, dwóch artystów muzycznych, również zostały zaktualizowane, co oznacza, że mają one teraz niemałą szansę pojawić się w niedalekiej przyszłości. Nie znamy jednak dokładnej daty. Zaktualizowano też zakładkę sklepu Travisa Scotta. Tak, znowu po kilku miesiącach. Tak samo jak z Majorem i Marshmello, nie znamy dokładnej daty. Na dzień dzisiejszy są dwie możliwości. Travis może wrócić do sklepu z okazji pierwszej rocznicy jego koncertu w Fortnite 23 kwietnia, albo w dniu jego urodzin 30 kwietnia. Mango dał też znać, że dodano nowy efekt poświaty do skina o nazwie kodowej Kevin Couture. Prace nad tym skinem trwają już od października. A jako iż jest to skin w motywie kostki Kevina, tak jak na przykład drugi styl do Raza, ten sezon zdaje się być w sam raz na jego wyjście. W sobotę w sklepie Reś powinien pojawić się nowy pakiet Rey, który zastąpi maszynistkę Minę. Ciekawostka, w języku angielskim ta sama aktorka użyciła głos Rey w Ratowaniu Świata i Aloy w Horizon Zero Dawn. Jest jeszcze nowe graffiti, ale nie wiadomo za co jest. Dalej, rzućmy okiem na tryb kreatywny. Zaszło tu kilka ważnych zmian. Do listy wysp dodano dwa nowe szablony do projektowania centrów wyróżnionych. Poza tym wiemy, że trwają obecnie beta testy bardzo dużych map XL, których powierzchnia jest około 12 razy większa od powierzchni niezwykłych wysp. Korzystają one z termometru przestrzeni zamiast klasycznego licznika zużycia zasobów. Więcej szczegółów na temat tego systemu oraz wysp poznamy w miarę postępów prac nad nimi. W ustawieniach wyspy udostępniono opcję tworzenia gier na maksymalnie 50 osób. Jest ona teraz dostępna dla wszystkich twórców. Jestem ciekaw, jak serwery to zniosą. Twórcy gry na życzenie społeczności Fortnite nareszcie dodali samochody. Można tu teraz postawić Whiplasha, OG Bera, Prevalenta, Taxi i Mad Flapa. Dodatkowo w ustawieniach generatorów pojazdów można aktywować np. opcję dopalacza na dowolnym pojeździe, wybrać rodzaj kół oraz wiele innych. Co dziwne, w przypadku Mad Flapa kolor czarny jest czerwony. Dodano również punkty kontrolne, dzięki którym można przygotować wyścig i one również miały szeregi przeróżnych opcji. Samochody zostały dodane kosztem wózków golfowych, sklepowych, taranów, dział i mechów, które musiały zostać usunięte w ramach poprawy stabilności serwerów. Generatory tych pojazdów postawione na wyspie nie będą ich tworzyć, ale uwaga, powrócą one jeszcze do gry, gdy zostaną zaktualizowane na nową wersję fizyki. Z wyjątkiem mechów, one już nie wrócą. W trybie kreatywnym zaszło jeszcze kilka mniejszych czy większych zmian i poprawek błędów. Link do oficjalnego posta znajdziecie w opisie. Tam też są szczegóły o beta testach i tak dalej. I to na razie tyle. Na koniec zostawię was z dwoma nowymi emotkami. No i po emotkach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.